Witam Was, dostęp polskie minibrowary.pl. Piotrek Pawlak, browar Wagabunda. Ciężkie życie piwowara. Ostatnio się widzieliśmy niecałe kilka dni temu na Brigg Madness. Dokładnie. Za chwilę warszawski festiwal piwa, a Ty w międzyczasie jeszcze zaliczasz krano przejęcie w Cześciu. No, taki mały biforek nam się zrodził tutaj po drodze. Chyba za dużo piwa robisz. Jak ostatnio rozmawialiśmy, zwracamy uwagę na to, że ten slogan o najmniejszym browarze w Polsce, 3 hekto. Czy coś zmieniłeś, że tak intensywnie działasz? Coś się powiększyło w browarze? Na razie, nie, na razie stety, niestety, w sumie nic. Cały czas, tak jak wcześniej wspominałem, pracujemy nad oddzielną fermentownią dla beretów. Natomiast to jest jeszcze otwarty, ciągnący się temat. No a co do piwa? Mówisz za dużo? Nie za dużo, po prostu staram się, jak gdyby udało się troszkę zoptymalizować proces, ważyć więcej, częściej, bardziej różnorodnie. Masz już jakiegoś człowieka zatrudnionego, jakiegoś pomocnika? Nie, 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 nadal wszystko. Czyli browar leży odłogiem. Nadal wszystko te ręce. Nie, drożdże pracują. O, i tak, to są te nieopłacane siły robocze. Tak jest, okay, taka siła. Rozmawialiśmy, tak jak powiedziałem, pół roku wcześniej i to, co mnie wtedy ujęło, to jest ta oddzielna fermentownia na Brettanomyces i pokrewne, czyli na dzikusy. Mówisz, że troszkę się sprawa odwleka. Tak, ten temat, no jak większość tematów związanych z jakąkolwiek modyfikacją, budową, zakładaniem rowerów w Polsce, no wszystko trwa, procedury trwają, no my czekamy na wizytę jednego z urzędników, no i tak to się przeciąga. Czyli generalnie wszystko stoi gotowe do działania, do pracy, tylko czekasz na zatwierdzenie. Można tak to powiedzieć, tak to nazwać, tak. Okej, okay, dobrze. W każdym razie czekamy na zatwierdzenie. Czyli rozumiem, no szkoda, bo to jednak pół roku minęło, a pół roku w plecy, prawda? Bo wszystko stoi i czeka na to, żeby było zapełnione tanki, żeby była produkcja. No dokładnie. A jak już będzie zatwierdzone, to z czym wystartujesz? Bo te dzikusy mnie nieustannie rejsują strasznie. To tutaj myślę, że podtrzymam troszkę w niepewności. Natomiast na pewno piłeś jedno z piw, które będzie na pewno jednym z pierwszych, które no będę chciał uważyć, no i dać mu oczywiście stosowną ilość czasu, żeby dojrzało. No dzisiaj mamy premierę. Spróbowaliśmy najpierw Raspberry Ale, gdzie początkowo no maliny są fantastyczne, ale czuliśmy, że to nie jest tak wyraziste, jak powinno być, chociaż pod koniec bardzo ciekawe, bo taka cierpkość malin weszła. Natomiast premiera dzisiejsza jest już zdecydowanie wyrazista. Sour, Tropical. Tropical, ja go nazywam, że to jest Madeiran Sour Ale, czy w sumie piwo kwaśne, inspirowane wyjazdem, pobytem na portugalską Madeirę. Co mamy w tym piwie? Tu mam przede wszystkim tak, piwo jest zainspirowane takim tradycyjnym daniem, które jest serwowane na Madeirze. Jest to ryba, spokojnie, w piwie ryby nie ma. Jest to ryba, która jest... Bacalhau. Czyli to jest suszone dorsze. Tak, tak. Nie, tu jest, to jest espada, tak samo jak nazywa się piwo, to jest bodajże w tłumaczeniu pałasz. Ryba, która jest podawana tradycyjnie z sosem z marakui i pieczonym bananem. No i to są pierwsze dwie rzeczy, które tutaj mamy w tym piwie. Czyli jest pulpa z marakui i jest pieczony, dosyć mocno skarmelizowany banan. Jeszcze jest jeden aspekt. Na Madeirze jest kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt odmian marakui. I są rozmaite, smakujące truskawką, ananasem, są banany smakujące ananasem nawet. No jest jedna fenomenalna odmiana marakui, która smakuje cytryną, limonką. Jest bardzo wyraźnie kwaskowa, natomiast cały czas trzyma ten charakterystyczny smak i zapach marakui. No niestety ściągnięcie tych owoców jest praktycznie nierealne, byłyby to za duże koszty. Natomiast udało się to uzyskać podobny efekt poprzez dodanie pulpy z marakui i soku z świeżo wyciśniętego soku z cytryn. Czy to piwo jeszcze dodatkowo jest zakwaszane laktobacillusami? Nie, tutaj cała kwaśność to rewelacja. Jest marakuja i sok z cytryny. No jest bardzo wyraziście kwaśne. Tak jak powiedziałem, przy Raspberry Ale jednak piwo początkowo było dosyć grzeczne, zresztą to powiedziałeś, że tam laktoza jest. Tak, jest tam muśnięcie laktozy, no właśnie po to, żeby taką trochę słodycz wprowadzić. Tutaj mamy tą marakuję, która
klasycznie jest kwaskowa. Natomiast tymi pieczonymi bananami, jak ty się stosujesz do smaku pieczonych bananów? Czy one... Mam na razie wrażenie, że jednak zostały przykryte kompletnie przez marakuję. To znaczy faktycznie marakuja dosyć mocno dominuje tutaj, no kwaśność od cytryny siłą rzeczy wyszła, natomiast ten banan mam wrażenie, że troszkę po ogrzaniu wychodzi bardziej. I do tego jeszcze dochodzi jedna kwestia. Zasyp piwa to jest tylko i wyłącznie pilzneński pszeniczny słód, a jest gdzieś tam taka lekko karmelkowa nuta. Może delikatna, może nie każdy to wyczuje, natomiast to jest właśnie ten banan. No i po prostu trzeba by spróbować w tym momencie, jak smakuje pieczony banan. No tak, to słynne piwo Pinty zrobione na recepturze piw domowych, prawda, kiedy tego banana pykli. Nie miałem okazji pić efektu końcowego, natomiast wiem, że były problemy z uwydatnieniem właśnie banana, tego banana. W piwie. No. No banan jest dość delikatny, subtelny, więc łatwo go bardzo zakryć, o ile to nie jest ten typowy odfermentacyjny. Nie? Piotrku, co szykujesz na Warszawę, bo oczywiście materiał się pokaże zaraz przed Warszawą, więc wszyscy oglądający ten materiał będą, i ja mam nadzieję, ja robię ten materiał z tą właśnie myślą, że zobaczcie, wpiszcie Wagabunda na polskie minibrowary, kiedy mówię, że cały sens tych festiwali jest wtedy, kiedy można spróbować takich browarów, których na co dzień nie spróbujecie. I właśnie to jest ten czas, kiedy Wagabundę będziecie mogli spróbować. Co szykujesz na Warszawę? No na Warszawę szykujemy troszkę powrotów. Zbiega się to prawie z czasem. Niemal w tym samym czasie startowaliśmy rok temu. To tak był właśnie przełom marca-kwietnia, więc praktycznie idealnie w tym czasie wypuszczaliśmy nasze pierwsze piwo. Czyli to był American Pale Ale, w zasadzie Coffee Pale Ale. Jasne piwo z dodatkiem kawy, dosyć mocno chmielone na zimno, także to piwo też wraca. Będzie za ten niespełna tydzień na festiwalu. Będzie fajna dosyć, myślę, też IPA. 100% single hop, jedna odmiana chmielu, jeden słód. Ten polska? Polski chmiel. Zombie? Dokładnie, zombie od Polish Hop. Nie miałem okazji pić, bardzo jestem rad, że w Warszawie będę miał okazję, mam nadzieję, spróbować. No i jak się załapiesz. Wiadomo, w czwartek wszystko pójdzie. Nie no, masz ile beczek na Warszawie przygotowałeś? No zombiaka chyba trzy będą, więc po jednej na dzień. No generalnie w sobotę nie ma czego szukać w Wagabundzie. Chłopak będzie już chodził tylko rekreacyjnie. Myślę, że dwa dni po zabawie. Liczę na was. Ale tak może być naprawdę. No. Co tam jeszcze ciekawego? No, hop maliny, które tutaj już dzisiaj miałeś okazję spróbować. Citrus, czyli hoppy sour ale, tak naprawdę chmielony tylko na zimno i w hop standzie z potężną ilością zestu z cytryny i limonki, czyli też gorzko kwaśno w odróżnieniu tutaj do Espady. Co jeszcze? No i będą też dwa specjalne piwa, których przywożę tak naprawdę z każdego po jednej beczce. Będą to swego rodzaju prapremiery. Jedno z nich to będzie Scottish Strong, leżakowany w beczce po Bełmorze. A drugie piwo to będzie znowuż inspirowane Maderą, czyli Barley Wine, leżakowany na płatkach wcześniej zamacerowanych właśnie w winie z Madery, czyli to są te ich wina wzmacniane, słynne. Czyli podtrzymujesz to, co rozmawialiśmy właśnie ostatnio, że te podróże bardzo cię inspirują i to jest jak gdyby ten twój pomysł, prawda, na biznes. No masz bardzo właśnie ciekawy koncept na ten swój browar. I to moje pytanie brzmi, czy jednak będzie jakiś rozrost, jakieś powiększenie produkcji, czy jednak chcesz zostać stay truly craft? Ja myślę, że na razie się będziemy trzymać tych 3 hekto, nie będziemy się tutaj rozbudować. Wystarczającą rozbudową, dającą też dużo możliwości, na pewno będzie otwarcie tej bretowni, umownie tak zwanej. Nie? A jeżeli chodzi o podstawowe piwa, te nazwijmy normalne, choć rzadko które z nich jest normalne. Ja dobrze wspominam właśnie też w Cześciu, bo w Cześciu jesteśmy, no to ciemne wiśnia, sour. Cherry in black. Cherry in black, no w ogóle no rzecz wydawałoby się w Polsce niesprzedawalna. No piwo dosyć odważne, miałem troszkę obaw robiąc je, natomiast... No efekt finalny wyszedł bardzo fajny. Jest ta kwaśność z wiśni, kwaśność z kwasu mlekowego. U mnie właśnie tak najczęściej wygląda zakwaszanie, to nie kryję tego. Okej, czyli dodajesz kwas mlekowy? Najczęściej tak.
No w przypadku tutaj espady były to tylko te soki, nie? Znaczy sok i pulpa, one zrobiły tutaj kwaśność. Natomiast tam faktycznie jest odrobina kwasu, wiśnie, które też tą kwaśność podniosły, no i te bakterie oczywiście kwasu octowego, ta delikatna taka flandersowa octowość się tam pojawia, nie? Słuchajcie, no to nie ma co dyskutować zbyt długo. Za całe 4 dni widzimy się na Warszawie. No ja myślę, że twoje stanowisko, no tym razem nie strefa nowych browarów, tylko drugie piętro, czy trzecie? Tak. Nie, drugie piętro, zasłużyliśmy chyba, byliśmy grzeczni, sprawdziliśmy, yeah. Więc dostaliśmy miejsce na drugim piętrze. Będzie blisko wyjścia na trybunę, będzie blisko ale browaru i piwnego podziemia, także już wiecie, gdzie nas szukać. Słuchajcie, no więc z Piotrkiem zawsze krótko, ale konkretnie na temat. I na temat wbijajcie w UFP. 10. edycja, Wagabunda, absolutnie obowiązkowa rzecz do odwiedzenia. No, bardzo wyraźne piwo, bardzo rzeźwiające. Parametry przypomnij? 13? 12 plato i 4,5 alko. No, idealnie, słuchajcie. Widzimy się na Warszawie. Na zdrowie. Wagabunda, na razie.